hamburgera lub cytrynówkę? Nie wiem, nie, mi się wydaje, że jeżeli to mama lubiła cytrynówkę, ojciec to raczej whisky mi się wydaje. Dlatego pytam o cytrynówkę, bo profesor Wacław Jędrzejewicz, który twórcą jest instytutu, robił cytrynówkę, uwielbiał cytrynówkę, ja uwielbiałam też tą cytrynówkę. To następny raz pani przywiozę, jak pojadę do Włoch, to przywiozę pani cytrynówkę, bo mam koleżankę, która we Włoszech, która robi wspaniałą cytrynówkę. Panie, jaka to była dzielnica Londynu? Myśmy mieszkali, czy kto? Tam, gdzie były polskie instytucje. Różne. Ognisko polskie jest na South Kensington. To jest blisko Hyde Park. I w dalszym ciągu tam jest. I Instytut Sikorskiego jest za rogiem, też tam, gdzie był. Dzisiaj biuro ojca wygląda zupełnie tak samo, jak wtedy. Także dla mnie to też jest zawsze takie wielkie przeżycie. Tam potem mają i ordery ojca, które piszą na ścianie. Jest bardzo ładnie zrobiony. A ognisko bardzo się cieszy, że wyglądało na to, że zostanie sprzedane, ale się udało ratować. Stało się bardziej troszeczkę angielskie niż przedtem, bo Anglicy pomagają, no ale chodzi o to, żeby było. A potem jest ten drugi klub, taki ośrodek polski, to jest na Hammersmith, to jest POSK. To chyba POSK powstał w 70-tych latach, mi się wydaje. I to jest na Hammersmith. A tak poza tym jest są różne takie, powiedzmy, parafie tu i tam dookoła Londynu. Tak, jak najbardziej. Ognisko jest zawsze otwarte, a instytut zdaje się, że trzeba zadzwonić po prostu i poprosić, żeby ktoś pokazał, bo tam są wartościowe rzeczy, ale tak, jak najbardziej. Wygląda super teraz zresztą, bo oni odnowili, a jak była wizyta prezydenta, to wyglądało, jak byłam teraz ostatnim razem, kiedy ja byłam w grudniu, to wyglądało pięknie. No to... Ja muszę pani powiedzieć jedną rzecz. Tak jak tamta pani mówiła, że ona nie jest odpowiedzialna na poprzednich dyrektorów, to ja nie odpowiadam na poprzedni rząd. Także ja nic nie mogę powiedzieć, jak było. Ja tylko mogę powiedzieć, że zobaczę, jak będzie. Pani, ja mam jeszcze pytanie. Ja byłam wczoraj na spotkaniu, ale zabrakło dla mnie książki. Także zamówiłam tym razem i mam pani książkę. Pani ojciec uratował tysiące ludzi od śmierci głodowej na niemieckiej ziemi poprzez wywiezienie ich stamtąd. I teraz, ponad 70 lat później, pani umożliwia potomkom tych ludzi powrót do Polski. To jest przez ustawę repatriacyjną. To jest naprawdę bardzo znamienne. A jaka jest realizacja tej ustawy? Czy po sprowadzeniu ich, czy jest ktoś, kto się nimi zajmie, bo na pewno będą to tysiące ludzi, prawda, którzy będą chcieli wrócić. A następne pytanie mam na temat okręgu, który pani reprezentuje. Czy ma pani program pomocy dla tego okręgu? Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o repatriację, to ja właściwie ogłosiłam tę ustawę, jak tylko zostałam ministrem i ta ustawa jest. Szczegóły jeszcze nie są publiczne, wiadome, ale mniej więcej się szacuje, że jest jakieś 10 tysięcy ludzi, którzy by chcieli wrócić według parafii w tych różnych miejscach. I nie wiadomo, czy wszyscy będą chcieli, ale normalnie jest tak, że młodzi ludzie się lepiej integrują niż starsi. Także jest tak, że będzie pomoc przynajmniej przez rok, powiedzmy, mieszkania i jakieś tam pomoc finansowa. Chodzi o to, żeby jeszcze do tego doszło, powiedzmy, jakaś pomoc języka, bo nie wszyscy mówią po polsku. Edukacja dla dzieci. Także ta sprawa jest dosyć rozszerzona i też jeszcze jedna, ktoś wspomniał, są emerytury, dlatego że ludzie czasami pracowali gdzieś indziej. Chodzi o to, czy te emerytury będą się liczyły w Polsce. Także jeżeli chodzi, powiedzmy, o sumę, to ja nie wiem, ale
wiem mniej więcej, że ta ustawa teraz, powiedzmy, w tych tygodniach powinna być, przejść do Sejmu i potem do Senatu. I pierwsi ludzie powinni się zjawiać pod koniec tego roku, z tym, że pierwszeństwo będą mieli ci, którzy są w Uzbekistanie, w Kazachstanie, w tych krajach, gdzie oni właściwie do pewnego stopnia są represjonowani. Rządy tam nie bardzo chętnie ich puszczają, bo oni też mają swoje problemy z islamem i też chcą raczej zatrzymywać, powiedzmy, białą rasę, bo my wiedzieliśmy to w Uzbekistanie, jak przyjeżdżała młodzież, że potem, jak już była w Polsce, nie mogła właśnie jej wrócić tam, bo nie wypuszczali jej znowu. Także przeważnie ta młodzież i tak chciała zostać, ale to są sprawy skomplikowane. Także mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę, powiedzmy, twarzą tej ustawy, że jak to już tak będzie wiadomo, że będę przynajmniej jedna z tych osób, która będzie mogła ogłosić tą ustawę. No i musimy działać, bo tak jak mówiłam, to było obiecane, żeby te pierwsze osoby pod koniec tego roku, także trzeba iść naprzód. Jeżeli chodzi o mój okręg, najważniejsza rzecz w moim okręgu to jest infrastruktura. Bo tam te drogi, ja pamiętam sama, jak jeździłam z Warszawy do Suwalki, tam i z powrotem, te 280 km to zabierało przeszło 4 godziny. Drogi są straszne. Także nacisk jest na tą Via Baltica, która była planowana, potem zatrzymali, żeby w ogóle poprawić infrastrukturę. A tak to rozmawiam z burmistrzem w Augustowie. Tam jest i szpital, i w ogóle turystyka się prosi w Augustowie. Ja bym chciała właśnie turystyką też się bardzo zająć, jeżeli chodzi o ten region, bo właściwie jak ja wracałam do Polski, do Ameryki, wtedy jak jeszcze mieszkałam na stałe tutaj, no, to rozmawiałam z moimi znajomymi w Bostonie, to nikt nie miał pojęcia o Polsce, a przecież i Kraków, też różne miasta są fantastyczne. Można znaleźć jakąś firmę, ja nie wiem, która się zajmie tym, żeby były jakieś, jakiś package do Polski czy coś. Nie wiem, są różne pomysły. Zobaczymy, będziemy dyskutować. Pani Małgorzata Bytyk jest w Sejmie, ją dobrze znam, z koleżanką. Także ja wiem, że ona ma też różne pomysły, ambicje. I ludzie, naprawdę jest kilka osób w polskim rządzie, którzy by bardzo chcieli coś zrobić. Także może razem nam się coś uda.